test samochodów lub irańskiej motoryzacji. IXOR, albo jakoś tak, Samant. Nie powiem, jaki to jest rocznik, bo tutaj mamy dowód rejestracyjny. O, i on wygląda tak, więc nie wiem, jaki to jest rocznik. Ale to jest nówka, to wiem na pewno. Rejestracja też nie wiem, jaka jest. Silnik benzynowy, oczywiście w Iranie. 1,8 pojemność, sądząc po tym, co jest z boku napisane, ale moc jest dosyć słabiutka, więc przy wyprzedzaniu na autostradzie tak trochę powoli ten samochód się rozpędza. Jak widzimy, jest już trochę użyty przez nas, jest cały w soli, jasno w błocie. Co ma maskę, dawno już się zaczyna ta klasa średnia, lepsza. Bagażnik czasami działa otwieranie z tyłu, czasami otwieranie tylko działa. Maska, jak się nam otworzyła, to problem z zamknięciem. O, mieliśmy kraksę z motocyklem, znaczy motocykl nas zjechał się trochę tak. Czujnik cofania, to się przydaje. No i tak wygląda właśnie z zewnątrz tego samochodu. To sterowanie elektryczne, przednie szyby, lusterek, klimatyzację, ale nie automatyczną, klakson. Bardzo brakuje mi tempomatu tutaj na tych trasach. Światła drogowe, mijania. Taki bardzo fajny standard.